Cześć, z tej strony Cubson X, a to jest następny odcinek z budowania miasta w City Skylines, Bytomiu głównie. I tak, za niedługo jak widzicie 100 tysięcy mieszkańców, a w dzisiejszym odcinku pomyślałem sobie, że zrobię, dokończę po prostu stare miasto, tak? Bo jak mówiłem, że jak będę bogaczy, to dokończę stare miasto. No, jak widać, mam wystarczająco pieniędzy, żebym zrobił to, więc już się zabieramy od razu za budowę. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, dzwoneczku, jak wam się oczywiście spodoba ten film, no bo jak nie będzie spodobał wam się, no to nie zmuszajcie się do tego, no bo po co, nie? Po co oglądać twórcy, którego i tak nie lubicie, który was nie interesuje, no co to kurde jest za bezsens, no. Kto tak robi? No nie wiem, no. No ale nieważne. Jeśli się wam spodoba, wiadomo co robić. No i tak, budujemy dalej budynki i tak dalej, blok, kamienice bardziej. Nie bloki, kamienice. Takie europejskie, nowsze. A dlaczego taki jestem interaktywowany? Po pierwsze się wyspałem, po drugie to co się dzieje na kanale, no to bardzo mnie cieszy. Za niedługo jeszcze 6 subskrypcji, więc to znaczy za niedługo 100 subów będzie na moim kanale. No i z tego będzie historia mojego kanału, tak? Taką barierę zrobię, miał być na dwulecie, ale jednak postanowię, że będzie na 100 subów. Też planuję robić, jak widzicie tutaj, na przemysłowe lub biurowe zapotrzebowanie. Trochę też zrobimy w tym miejscu stref fabrycznych. Próbuję to jakoś zrobić, żeby to nie było korku, bo wiadomo, że jak się źle zrobi, to będziesz miał całe zakorkowane miasto przez właśnie strefę fabryczną. No i będzie wtedy tragedia narodowa i wtedy będzie problem i mieszkańcy będą mówić: nie, no po co ja mam czekać 2 lata na śmieciarkę lub nie wiem, na karawan, żeby mi odnieśli ciało. No co to podstawę sens, nie? I tak pomyślałem sobie, że co możemy postawić. Coś na pewno, nie? Tu, nie wiem, czy pokazywałem w ostatnim odcinku, tu mamy taką strefę handlową. No i mamy też jakieś te atrakcje i tak dalej, więc są ucieszeni. Bardzo dobrze. Też sobie odpoczywają. Nawet niekoniecznie kupując to. I tak, sobie pomyślałem, żeby tu nie zrobić jakiegoś takiego centrum tego kompleksu. Można to nazwać kompleksem? Myślę, że można. Tak, bo tu, o, tu wtedy będzie po dwóch stronach po dwa, no to okej. Okay. Wtedy sobie idźcie. Wiem, że były fajne promocje, ale się skończyło. Nie wiem, jak nazwę ten odcinek. Pewnie coś tam z rozwój starego miasta i 100 tysięcy mieszkańców, bo patrzcie kto leci, bo nie mówiłem o łody, tak trochę skażę z tymi tematami. Przerobiłem te małe budynki na takie duże, z dużym zagęszczeniem ludzi. No i teraz będzie więcej, jeszcze więcej ludzi, tak. No oprócz tutaj, bo i tutaj, bo tutaj bardziej pasują te mniejsze. No i też podzieliłem tutaj wszystko dzielnicami, więc możecie widzieć, gdzie co jest wszystko. No tutaj to mam takie małe, dlatego żeby tu były jakby takie strefy fabryczne dobrze przydzielone. No mamy rolną, leśną, tu mamy fabryczną, tu mamy międzydrogową, kołoczą, biurową, w Śródmieście, które jest puste. Właśnie, następny odcinek będzie budowa Śródmieścia albo po... Już sam nie wiem, mam dużo pomysłów na serię. Naprawdę bardzo dużo. Na północną, górną. To chyba jest tutaj na razie największa dzielnica i też pusta. Ale przy górze, przybrzeżnym i zatoka. Zatoka jest najdłuższa. No przy górze takie stare miasto, które jest dosyć spore. I co tutaj robimy? Zobaczmy, jakie wywoły w ogóle jeszcze atrakcje do zrobienia. Mamy na pewno Adama Mickiewicza. To jest po prostu najważniejsze, co by możemy postawić, ale to później. Zastanawiam się, gdzie by to zrobić tak ładnie, żeby było ładnie i żeby było ładnie. Nie mam pojęcia. Nie wiem, skwer by można było zrobić Adamu Mickiewiczowi. Właśnie, jak o teraz mi przyszło do głowy, że przy uniwersytecie by pasowało. Niech będzie, że to jest uniwersytet u jakiejś polonistyki i mamy tutaj Adama Mickiewicza. Tak, mamy tutaj skwer, więc spróbuję jakoś szybko zrobić. Okej, okay, i tutaj wtedy możemy postawić. Wiem, że to by było lepiej stąd, no ja tutaj nie mam miejsc. No tu postawimy. A tu też jest wyjście, więc czemu nie? I oczywiście co? Drzewko, moje ulubione, jak wiecie. I tak to wygląda, taki skwerek. Wiecie co, jak skwerek to jeszcze... Tam śmietniki to pewnie sami wyrzucam jakoś to, na pewno nie na ziemię, bo jakoś nie jest brudne to miasto. Nie widzę przynajmniej tego. No i co, jeszcze postawimy jakieś krzesła, tylko muszę to
znaleźć. Tak na razie to jest ciężko z tym. A, tutaj jest, zapomniałem właśnie. No i mamy tutaj krzesła jakieś. Tu obrócimy sobie tak, żeby tamtą stronę było. Więc chciałbym, żebyście jak najszybciej wbili te subskrypcje. Mam nadzieję, ale mam nadzieję, że uda mi się do końca czerwca to zrobić. Powiem wam tak, że przez długi okres to nie było w ogóle dla mnie możliwe. Teraz przez to, że jak zacząłem w ogóle więcej nagrywać i nagrywać CVD Skylines i te shorty i w ogóle nie wiadomo co jeszcze, to naprawdę mam motywację do robienia filmów i naprawdę mi się chce robić te filmy. Jak mówiłem, 3 razy w tygodniu filmy będą i postaram się, żeby były, bo u mnie kiedyś to było tak, że jak mówię, że 3 razy w tygodniu, to tymczasem film raz na pół roku, no. No i ja się śmiałem z tego, każdy się śmiał z tego. Mówię najpierw, o matko, i nie wiadomo ile filmów, a potem wychodzi tak jak wychodzi. Ale tutaj chcę to zmienić. Chcę, żeby to te 3 filmy w tygodniu były 3 filmami w tygodniu, a nie 0. I powiem wam tak, że nawet przy okazji YouTube'a to ja się uczę. Uczę się szczególnie montowania, bo im kolejny, jak to powiedzieć, kolejny film równa się lepszy montaż, przynajmniej tak myślę. Mam taką nadzieję, że to nie pogarsza się i że po prostu tym, co było kiedyś w porównaniu tego, znaczy co to teraz, to w ogóle nie. Jest wielka różnica. Matko, co to jest? Elektronik termojądrowa. Bo co? Co to jest? Teraz dopiero to zobaczyłem. Produkowana energia 16 tysięcy megawatów za 10 tysięcy? Czy to jest opłacalne? Uj. Jeszcze mamy statuę przemysłu, ale statuę przemysłu gdzie? Czy najlepiej to właśnie tak, że przy Starym Mieście, bo tutaj tu po prostu idealnie jakby pasowała jak kula, ale nie wiem, czy to po prostu wiecie, że tamtą stronę i tamtą stronę jest ta statua, to wiecie co, można gdzieś postawić. Tylko może idzie przy szkole. Dobra, tu domy zbudujemy. I kamienice, przepraszam. Ale dobra, wszystko jedno przecież. Dobra, wiecie co, nie, gdzie mogę to postawić. Jakaś mi się aleja tu przydała, nie? Fajnie wygląda ta dzielnica handlowa. Znaczy osiedle bardziej. Bo dzielnice mamy Stare Miasto. Dobra, co można jeszcze tu dostawić im? Jakby chyba ze szkołami nie mają problemu, mają wszystko blisko. Można tam jakąś komunikację zrobić, ja tu mówię jak z odcinkiem. A właśnie, najważniejszego wam nie pokazałem, że jeszcze ten węzeł przerobiłem. Ja was przepraszam, ale to po prostu trochę przerwy były lekko. No i jeszcze ten węzeł przerobiłem z tego ronda na to i no i lepiej to działa. Dobra, co tu można wstawić takiego? Bo po prostu kusi mnie, żeby wstawić coś, nie wiem. No, wieżowców to my nie będziemy wstawiać, tak? Wieżowce tu się w ogóle nie pasują. Ale taki sąd pasuje, albo urząd podatkowy. Naprawdę najlepsze miejsce. Urząd podatkowy, dlatego turyści tam jeżdżą. Ja się zastanawiam, dlaczego tu urząd podatkowy jest wzięty? W ogóle rozrywka, urząd podatkowy, no co to jest? Czy wy jak idziecie, czy ktoś z was, nie wiem, albo idziecie do urzędu, to dla was to jest, nie wiem, wycieczka, nie wiem, to jest jakieś atrakcje turystyczne, bo dla mnie nie. Dla mnie to kry to jest, dlatego jest urząd podatkowy. I daje rozrywkę, chyba rozrywkę o to, czy są dobrze podatki zapłacone, czy nie. No rozrywka naprawdę, wydawanie pieniędzy szybko, podatki, to naprawdę świetna rozrywka, nie? Po prostu moja ulubiona. Ja oglądam turniej najszybszego płacenia podatków na świecie normalnie. Jestem tego fanem ultra, no normalnie jak większość ludzi, nie wiadomo gdzie. Ja cię kręcę, jest takie dziwne. I mamy też sąd, dobra, sąd zrozumiem, że to jeszcze jest atrakcja, bo ładnie wygląda, tak? Tak, no chyba ten też nawet w miarę ładnie wygląda, no sąd zrozumiem, no. Nawet ten najwyższy jest ładny w Warszawie. To jest dosyć wielka pustka, w ogóle tu mamy pacie. To jest niby rynek, nie? A tu jest, co to ma być? Pole i łyse pole, dokładnie. Najpierw postawić ten... robotników statuę przemysłu. Przepraszam. Tu będzie w tatu, że tatu stronę jest przemysł i dlatego w tatu stronę się patrzy na to. No i podniesiemy sobie. A może wiecie co, trzeba by było tu trochę teren wyrównać, bo a przydałoby się teren wyrównać, bo to takie niedobre, no. Niedobre. Powiem wam, że też ciekawe miejsce to te Stare Miasto zrobiłem. Gdzie też jest wniesienie. Tu to wiadomo, ile trawy, ile drzew w ogóle tu postawię, to bilin. Teraz postawię zaraz. Będzie najbardziej ekologiczne, no.
Tutaj nie mam pomysłu, co to zrobić, bo też mam tutaj zaznaczoną, ale tutaj to nic, dosłownie nic nie pasuje, tylko las postawić. Naprawdę. Tutaj się zastanawiam, mamy ten pałac królewski. No, tak, postawmy sobie coś takiego w Starym Mieście. Mózg. Bibliotekę akademicką mamy. O! O! Idealne, idealne. I Muzeum Sztuki, no też. Powiem, bo dwiego budynku to nie pasuje. Tutaj i starym. Najdziwniejszy starym, jaki widziałem. Biuro opresji. Coś mogłoby być, nie wiem. Może w innym miejscu, wiecie? Tutaj drzewa. Tutaj co bym postawić? Chyba tutaj bardziej takie sklepy mniejsze. Sklepy takie. I tutaj. Tutaj też by były. Chociaż nie, tu by były biura. Tu by były biura. Tu by wygłuszało to. Tu by wygłuszało też hała stąd. Tutaj to... Ale czemu to nie ma sklepów? Sklepy by się przydały. Chociaż wiecie... Kurczę, bo te małe sklepy nie pasują strasznie do okolicy. Nie wiem, jak to zrobić, ale no, nie będą, no. No bo najlepiej same sklepy, same te. Okay. Tak mam tu obok strefę taką. Tu może już od razu zrobimy, że sobie będą drzewka. Może pomyślimy sobie. I drzewa od zarąbania. No tutaj to, dobra, na razie tutaj tak zrobimy, potem usunę, bo wiadomo, nie może być tak, że nagle ten, kolej linowa, tak, ta kolejka linowa, nagle po prostu walnie w te drzewo i ludzie umrą, nie może tak być. Nie może tak być, to jest niedopuszczalne dla takiego miasta jak my, dla 100-tysięcznego prawie miasta, to jest niedopuszczalne. Tutaj też postawię drzewa, bo naprawdę tutaj nie mam pomysłu co zrobić, mam takie dziwne, puste miejsce, za bardzo. To nic nie pasuje. Powiedzmy, że historia taka była, że tu było, wiecie, dużo lasów i tu postawili stare miasto i tu były lasy, no. I była fortyfikacja jakaś, bla 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 i bla bla bla. Dokładnie tak było. Nie zmyślam. Tu może usuńmy, bo nie wiem, co będzie na razie, ale zajmuję się jedynie dzielnicą stare miasto, więc tutaj to wiem, co będzie, chociaż tutaj jeszcze jest jakieś miejsce, tutaj już na nierówność to można usunąć. Tutaj też trzeba dodać. W ogóle tutaj. W ogóle, czy kiedykolwiek widzieliście jakiś sta... Dobra, no przypomniałem sobie, że Lublin ma trochę tak... Trochę ma podobnie jak te moje stare miasto Lublin, ale to tak trochę, bo też jakby ma drogę, która też wyjeżdża z autostrady, z drogi szybkiego ruchu bardziej i też właśnie wjazd jakby do niej jest od razu z poziomu ulicy. Jeżeli, ale tam jest jeszcze wzniesienie i tak dalej, tutaj to jest bardziej pasko, tu mamy tylko wzniesienie. No i dobrze to wygląda, tak? Dobrze to wygląda. Powiem wam, że ciekawie, naprawdę ciekawie to wygląda. Pałac w środku niczego. Powiem wam, że ładne widoki są stąd. Tylko nie wiem, jakby zrobić to tak. Nie no, to jest nawet najwyższy punkt w mieście. Jocie, ktoś świetnie wygląda stąd. I dobra, wyobraźmy sobie, że tu jest na przykład punkt widokowy. Albo nie, tutaj nawet. Tutaj i tutaj sobie patrzą. Ja cię kręcę. Tutaj to nie widzicie, bo jeszcze jakby ten cień robi, ale to naprawdę ładny jest, ładny widok. No i może niestety też widać od razu te nowocześniejsze, ale... Więc tak, co by tutaj można było postawić? Katedra. Tu mamy taki wielobranżowy, jak on wygląda? Tak chyba bardziej wiecie, jest staro. Nie, tam można by tu postawić. No, to to wtedy by było gdzieś. Teraz weź znajdź miejsce do tego. Ile to zajmuje? Okej, okay, czyli by trzeba było po prostu użyć tyle, to i to. Żeby to się zmieściło, co nie? I trochę przesuniemy. Jest równo? Jest równo. Jest dobrze. Jest równo. Ej, a ty to co się budujesz? Ej. Ej, jak ty się budujesz? Przecież nie można. Ale dziwne. No i takie trochę można powiedzieć, że centrum osiedla handlowego, tak można powiedzieć. Cóż, tutaj się nie wybudują na razie te domy. Tu się zastanawiam nad autobusami, ale czy to jest aż tak daleko? Nie wiem, ale jeszcze szukam, co by można było tutaj dać. Bo katedra by tak pasowała, ale nie mam jej odblokowanej. Bo muszę mieć 2000 opuszczonych budynków, tylko problem jest taki, że mam auto usuwać. To bym musiał gdzieś zrobić. To może... No jakoś zrobimy to. Biuro rządowe jeszcze. Bo platformę startową. Tak, to było świetne. Postawić platformę startową w środku miasta. Bardzo mądry ruch. Jeszcze mamy to na przykład. To po prostu miejsce jak idealnie. Tylko przecież oni będą tutaj chorzy zaraz na kursów. A tu mamy średnie widoki, nie? Ja to bym poczekał sobie z tym. Wiem gdzieś to... Siebie brak
jest sporo rzeczy. Zimowy rynek. O, tutaj można było jeszcze dobudować ulicę. Tutaj zrobić obok. Mamy dobrze. O, prawie idealnie. Okej, niech będzie. Niech już i będzie. Tutaj drzewa wsadzam. I może wiecie co, przeniesiemy to. To jest problem, bo tu będzie pasować i tu. A tu chyba bardziej. I tutaj właśnie ten zimowy rynek. Gdzie bym można by postawić? No i dajmy to. To wtedy teraz wyrównajmy. Dobra, już tutaj to nie widać. Można wyrównać jeszcze. Okay. Nie wiem jak to działa bez wody, nie będzie. Dobrze, i tak będą. Ważne, żeby byli zadowoleni, tak? Ale ładne to też musi być. Muszę zrobić z tym miejscem. Mamy taki rynek, nie? Czy tak rynek mamy, to bardziej by wypadało zrobić takie handlowe. Mamy restaurację na przykład, tak? No chyba tak zrobię, wtedy zamiast tego są biura i wtedy... Okej, wtedy jest dobrze. Zobaczymy co mamy jeszcze, no bo z tym londyńskim okiem bym postawił tu. Tylko teraz tak, żeby oni nie obuchli, nie? Więc wiecie co ja stawiam, bo to po prostu idealne miejsce. No i niezadowoleni, a tamci zadowoleni. To wiecie co to dla tych niezadowolonych? A, czyli jak teraz... Szkoda, że nie można takich turystycznych linii autobusowych robić. To by było dobre. Się zastanawiam, dlaczego to nie jest to. A, bo to jest ten mniejszy. Wiecie co, to ja tu usunę. I co tu można jeszcze zrobić? Ja bym tutaj linkę usunął i zamienił ją na taką... No może będzie bardziej pasować, tak, do tego miejsca. What? Zaraz 100 tysięcy będzie, tak naprawdę. O, handlowe centrum to prawda. No. Kompleks świątynny. Jak mamy to robić tak jak polskie, to to nie pasuje kulturowo. Mamy jeszcze przyjazny sąsiedzki park. Okej. Okay. I bardzo przyjazny sąsiedzki park przy londyńskim oku. Tutaj sąd. To wiecie co my zrobimy przy pendli sąd. I wiem, trochę tak. Widzicie sami o co mi chodzi. Tu sąd, a tu też jest nierówno, więc to na pewno nie tam jest. Gdzie to można jeszcze postawić? Tu chyba tu nie ma takiego zniesienia. Niby nawet jak jest góra. I teraz tu sobie to próbuję jakoś wyrównać. Tu są drzewa. Tu dajemy chyba fortyfikację i już budowali obok autostradę. Znaczy ja zbudowałem. I tutaj budujemy sklepy. Ale tutaj budujemy już biura. Tak, tu drzewka są, bo są. Bo drzewka są zawsze dobre. Chyba wiem dlaczego, bo hałas było. I to tutaj to będzie drzewka. I tu też. Tu drzewa, tu drzewa i tyle. Chyba ta remiza jest trochę z innym miejscu postawiona, wiecie? On postawił gdzieś o tu na przykład. Dobra, ten urząd podatkowy, tylko gdzie go postawić? Może tutaj? Okej, okay, będzie tu. Może tu dom postawimy, albo biuro. No, stare miasto się rozbudowało. Będzie dosyć spore. Co prawda, nie po kolei to robię, bo stare miasto powinno być jakby logicznie pierwsze, tak, dawane. Tak naprawdę stare miasto to jest to, bo to jakby od tego miejsca się zaczęło wszystko. To całe zamieszanie, cała budowa miasta. No i tutaj tak trochę dziwnie, bo mamy wiadukt w starym mieście, nowe, ale... O, matko, trzech teraz spory. Ale macie szpital. Tu, a on czeka na was. No bo też pewnie powiedzie, że ulepszy. No, opieka zdrowotna jest jak najbardziej w okolicy. O matko, bo trzeba co chwilę stawiać, oczywiście. To może teraz będzie to. Naprawdę, to nie może być tak, że co chwilę jest klinika. To nie ma sensu. Niech będzie co jakąś odległość, bo mówią, że pobliżu. No i teraz jest ta pewnie pobliżu. Wiecie co, bo jak tutaj narzekają na hałas, to ja po prostu być biura. Tu, obra, po dwóch stronach zrobimy. Tutaj to też zamiast tego tutaj zrobimy sklepy. Takie duże, duże. Patrzcie, zaraz. Ta, teraz usuwam drogę mieszkańców, wiadomo, ale zaraz 100 tysięcy będzie. Przynajmniej było, no, a może było. No i to jest taki rynek. Nie, no teraz to lepiej wygląda. Mamy sąd. Czy przy sądzie mają być sklepy? Nie, a może będą jakieś biura czy coś. Ten jeden budynek zaciekawił. Gdzie on był? O, konspiracji. Tutaj może jakiś tu będzie. Fala od tego wszystkiego, całego zamieszania. Tylko tutaj to może zakończymy tutaj tą strefę handlową. I to też piramida bezpieczeństwa też świetnie wygląda. To też postawimy gdzieś tutaj. O. Chodziło mi o bibliotekę akademicką. Tylko gdzie to postawić? To jest dosyć spore. Chociaż tutaj no to może... Nie wiem no. To może tak
bo wiemy, że IMA nie ma miejsca, więc macie tu bibliotekę tak akademicką, idźcie sobie trochę. I w takim, okej, będzie promowało też, okej, powiedzmy, że w tysiąc, nie wiem, którymś tam byli tu ekolodzy, bardzo, bardzo ekologiczni ludzie i budowali tam, gdzie są lasy, bo wiedzieli, że to dobrze wpływa na człowieka. Niech będzie tak. Powiedzmy, że to, o, że to była mała osada, ale tak powiedziałem, o, dlatego, że zauważyłem 100 tysięcy mieszkańców. I wiecie, jaka jest ciekawostka najlepsza? To jest pierwszy raz, gdzie buduje miasto 100 tysięczne. Naprawdę. Aby tylko tyle zajęliśmy, o. Wiecie co, my tutaj zamiast po prostu tych mieszkań, to tutaj zrobię tak, a tutaj będą lasy. Przepraszam, drzewa, nie lasy. Co ja mam z tymi lasami? Mówię tak lasy, nie wiem, skrótowe. I tu, a, mamy konspirację. A, widzicie, się gubię. I ta piramida bezpieczeństwa, czy jak to tam? Tak, bezpieczeństwo. Wiecie co? Kurczę, nie mam takiego miejsca. Tutaj postawimy. Chyba może być, no chyba że nie, no to mówcie w komentarzach lepszą propozycję na miejsce. Tutaj zadrzewimy to, żeby nie było widać nierówności. Tutaj może jakieś klepy, a tu biura. A już, już chorują, więc tu nie. Tutaj to robimy tak. A może to by coś wam takiego pasowało, że to jest kilka mieszkańców i tak... O, zabezpieczeni suchowo. To będzie wyjazd z handlówki. Tutaj zrobimy jakieś podpięcie. Tutaj nowe ulice, oczywiście zwagowane drogi. Weź mi to wyrównaj. Jak cię kręcę, co jest? No, świetna droga, rzeczywiście. No, co jest z tym nie tak? Tutaj to jakieś biura by się przydały. Park jakiś, fajnie by tu grał. Tu. Okej. Tutaj to już będą lasy. Dobra, niech będą, że tu są domy. Tutaj tak robimy wzdłuż go domy. No i tutaj to już się kończy. Będą widzieć to. Może. Tutaj o, nawet na poziomie tego. O, na przykład ten tam. Czy widzisz, że gdzieś... O matko, w ogóle tak nie wiem. Czy widzisz, gdzie gdzieś są te... W ogóle, czy są gdzieś... Autostrada, ale w ogóle też... Jak on idzie? Przez budynki? Co on kurde ma? A i prądu brakuje, to już wiem dlaczego. Ja tylko sobie obniżyłem budżet na prąd, bo bardzo dużo produkowało mi te prądy. Teraz podwyższę. No i jak to zrobię, to zrobię, odblokuję to. To za 16 tysięcy, tak? Bo powiem wam tak, termojądrowa to, ona się tak opłaca, że, no powiem wam od razu, że bardzo się opłaca, bo macie utrzymywanie 10 tysięcy, macie dużo do zapłaty, no ale cóż, trudno. To nie jest największy problem, chodzi o utrzymanie. Utrzymanie 10 tysięcy i wtedy macie tylko jedno to, to 10 tysięcy utrzymanie, to ja za więcej to muszę utrzymać, tak? Za to wszystko muszę więcej utrzymać, jakbym miał to. To muszę bym... A jeśli obserwatorium, to jak obserwatorium, to gdzie to jest obserwatorium? Jak tu mi pasuje strasznie obserwatorium, wiecie co? Wstawiam obserwatorium. Dobra, niech będzie, że w tamtą stronę. Myślę, że to się obraca, okej? Okay? Bo w tamtą stronę to macie chociaż ładniejsze widoki, macie na przyrodę. A w tamtą macie na miasto. No i chyba macie bardziej w tamtą stronę macie lepszy widok, dlatego, że macie tam więcej gwiazd, wiadomo, tam nie jest naświetlone niż tutaj. Termojądrowe, to może sobie zaraz budujemy. Tylko, a, centrum nauki. Gdzie jest centrum nauki? Centrum nauki to chyba by było wtedy, gdzie indziej trzeba postawić. To jest centrum nauki. Dobra, to może w następnym odcinku już. Tu można jeszcze dobudować. To jest tyle. Tutaj to może sklepy jeszcze. Zrobimy biura, żeby to dzieliło jakiś hałas. Też zrobimy biura. Tu też i tu też. Powiem wam, jak oceniacie tą strefę handlową, powiecie w komentarzach. Może też jakąś taką linią autobusową zrobię dookoła tego. Bo tutaj tramwaje się nie zmieszczą. Od razu mówię, tramwaje się tu nie zmieszczą, kolejki nie mają oczywiście sens robić. No, więc będą autobusy. Będzie może mniej eko, ale... Zrównamy sobie teren. Ziu, tak, ziu. O matko, 57 minut nagrania, ile? A tutaj jesteś chory, no to cię usuwam. No to jest świetny świetny sposób na rozwiązywanie problemu. A, masz problem, to cię usuwamy, zamieniamy na biuro. O matko, jaki korek! Idziecie tędy, bo najszybciej, tak? I co? Chyba mamy skończone Stare Miasto. No, jeszcze, znaczy jeszcze taka katedra na poprawie. Tutaj może jakoś zrobimy...
Linie autobusowe są tak w starym mieście. No i będzie taka zawrotka, no. No i też tak średnio przejeżdża, co prawda, przez rynek. Przedłużymy sobie tutaj. Dobra, jest idealnie. Tu mam jeszcze, tu może jeszcze o ten unim okej. Okay. Chyba ja chcę, żeby tutaj było to. I wtedy też tą samą stronę. Tu przy rynku. Wtedy tu przenosimy. Tu jest dobrze, ok. No jest idealnie teraz. To będzie taka... No nie będzie to zwyczajna, nie będzie no... Szy. Będzie linia Szy, dlatego od Stare Miasto. Szy, dlatego od Stare Miasto. Jaki autobus? Jaki przypietrowy jest? Pasuje dosyć. Wiecie dlaczego? Bo to będzie właśnie od razu, że taki turystyczny i w ogóle. Więc taki weźmiemy. Może na czerwony, że wiecie. Londyn. Ale co z tego, że my nie Londyn, ale... Ja ile tam ma kilometrów? 5 kilometrów do jedną stronę? Wow, to dużo. To jednak nie jest takie małe te stare. To będzie dało 9 autobusów. 9 autobusów powinno pasować stary. I co? To Stare Miasto się powiększyło i ładnie wygląda, naprawdę podoba mi się. Ładnie wygląda. Mamy duży. To już takie. Okej, okay, powiedzmy, że to jest o matko nie wiadomo, droższe barki. Może tu bardziej droższe marki. To są jakieś restauracje, jakieś sklepy z ubraniami, z butami i tak dalej. Powiedzmy, że to była strefa kupiecka kiedyś by. Dawno temu. Możemy, wiecie co zrobić, jakieś dojście. I tylko tyle i kończymy odcinek. Następny odcinek, budowanie nowego centrum miasta. Budowaliśmy Stare Miasto, już czas na nowe centrum miasta. Tutaj zrobimy sobie dojście do dąd i dojście do wiaduktu. No i oczywiście, wiadomo, moje ulubione drzewa. Drzewa, najwięcej drzew ile się da. Wiem, że mógłbym jeszcze bardziej, żeby mniej realistycznie. Bo oczywiście chodzi o realizm wszystko. Tutaj wolno skręcają. 40 na godzinę. A, już wiem dlaczego. Spryciule jedne. Tutaj niech będzie też 30. Cała strefa to 30. Tam macie... Okej, okay, tu będzie 30. Będziecie jechać tędy. No. I będzie 10, tak. Potem. Bo to mówię, będzie bardziej takie deptakowe. Chociaż ile tak... Starych miast chyba 30 jest. Tutaj to chyba też usuniemy te sklepy zwyczajne. O matko, nisko na gruntu, jak na Stare Miasto. Aż dziwne dosyć. A to dlatego, że mało jest szkół. To tutaj postawimy jeszcze. To tutaj postawimy. Parku. Tu jeszcze się przydadzą przecież. Tu będzie trzeba po całej drodze tak zrobić. Taka średnia. Średnia, okej. Okay. Dosyć niska cena gruntu. Ale tak aż dziwnie. No bo patrzcie, tu mamy 66, a tu mamy 40. Tu mamy korek na 102. No chyba, że tramwaje przeszkadzają. Może by były lepiej, gdyby inni tramwaje. Może tam, gdzie chciałem zrobić, ale się bałem. Dobra, ale to było na tyle z tego odcinka, subskrybujcie i tak dalej, do następnego, jestem zmęczony.